No dziś zobaczcie sobie, jak się gwintuje na gwinciarce stołowej gwintownikiem maszynowym M8 skrętnym firmy Kental. Jest to gwintownik używany, ale bardzo dobry. Zobaczycie sobie cały proces ustawiania. Teraz sobie ustawiam gwintownik, żeby równo w otworze. Wyłączone mam tutaj tym przełącznikiem gwintowanie, bo jak włączę, zaraz zobaczycie, to będzie szło w dół. Ale na razie tak, teraz kontruję sobie tutaj tą śrubę, przełączam teraz na gwintowanie, polewam tereborem, ale nie tutaj, bo zanim ja włączę, to on spłynie. Także polewam sobie tu u góry, oj, zobaczcie, sobie tak powoli sobie płynie, no i sobie gwintujemy. No i jeden otworek zrobiony. Teraz znów wyłączam to centrowanie. Ja to tak sobie nazwałem. Teraz o, przykręcamy. Sprawdzamy, czy dobrze. Dobrze. Teraz włączamy znów gwintowanie. Polewamy. No i pamiętajmy, żeby sobie wyłączyć. Dużo szybciej idzie chyba niż ręcznym gwintownikiem. Na pewno dużo szybciej. Cały proces skróciłem chyba, ja wiem, 10-krotnie w stosunku do tego, co kiedyś zaczynałem 10 lat temu. No i 4 otworki mamy zrobione, zostało jeszcze 3. Teraz wyłączyłem, zawsze lepiej sprawdzić, żeby się nie włączyło. Zostawiamy. Zawsze, po każdym razie trzeba dobrze obczyścić wióry, bo może to się na nas strasznie zemścić. Wiór zablokuje, gwintownik pęknie i cała robota do wyrzucenia. Nieraz tak ładnie wyjmuję wióry, że nawet nie zostają na gwintowniku. No i ostatni otworek. No i teraz jeszcze wam na koniec coś pokażę dla cierpliwych. Zobaczcie teraz coś takiego, z tym, że to się nie wyłączy. Tu w ręku mam taki przycisk. Włączają się obroty. W tej chwili są, pali się lampka zielona. Naciskam. Zgasła. Bo wtedy automatycznie przełączają się obroty. Jak się zablokuje czasem gwintownik, to do wiertania się tego nie używa. To jest tylko pedał, który się używa do gwintowania. Mam to pod lewą nogą.
Także dzisiaj mam nadzieję, że dużo żeście zobaczyli. Ci, co nie widzieli, jak ja sobie radzę, to już teraz wiedzą. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.